Dzień dobry. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o swobodzie gminy otwieram dzisiejszą 35. sesję Rady Miejskiej w Mikołowie. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Chciałbym Państwu przypomnieć, że obrady są transmitowane w planie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.pikowo.pl. A w ich zadaniu Państwa dane osobowe jest Burmistrz Gminy Miasta Witkowa. Państwa dane osobowe gromadzone przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej umieszczanej przed wejściem na salę sesji oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta Witkowie pod adresem www.witkowo.pl. Szanowni Państwo Radni, proszę o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum aplikacji e-sesji. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, na ogólną liczbę 15, więc Rada Miejska jest kompetentna do prowadzenia dowolnych cyklów. Dzisiejszą sesję uważam za otwartą. Proszę o powstanie. Prosimy o tego Gminy Miasta Witkowa. Minutą ciszy uczcimy pamięć świętej pamięci Edwarda Rudeckiego, byłego przewodniczącego zarządu osiedla nr 2 oraz świętej pamięci Ryszarda Kozłowskiego, byłego sołtysa sołectwa Odrącz. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedzi. Informuję, że na złożoną na przedniej sesji interpelację radnego pana Pawła Roszyka burmistrz udzielił odpowiedzi ustawowe w terminie 14 dni. Zgodnie z ustawą w Urzędzie Gminy treść interpelacji oraz treść odpowiedzi umieszczono na stronie internetowej urzędu. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę pana Mariana Gazińskiego, burmistrza Gminy Miasta, o przedstawienie informacji. Dzień dobry, witam państwa również bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę moje sprawozdanie, chciałbym przedstawić, jednocześnie gorąco powitać Kacpra Wojciechowskiego. Jak ktoś śledzi nasze strony internetowe Facebooka, był moment, że była licytacja. Zorganizowaliśmy właśnie taką licytację na rzecz Tymka Kamińskiego, malca, który choruje na rzadką chorobę SMA. Była licytacja właśnie pod hasłem zostań burmistrzem Gminy Witkowo na jeden dzień i tutaj mama Kacpra wylicytowała, może tak, najwyższą kwotę, ponad 2000 zł.
Odbyliśmy w ubiegłym tygodniu spotkanie właśnie z Kacprem i no, po raz pierwszy miał okazję zasiąść w tym młodym wieku na moim fotelu, na fotelu burmistrza gminy miasta Bytkowo. W sprawozdaniu, w mojej informacji również tam będzie wzmianka na ten temat, a tutaj no, bardzo serdecznie go witam. No, kariera myślę, że przed nim, aktualnie jest uczniem 8 klasy szkoły podstawowej numer 1. No, zobaczymy jaką karierę, jaką tutaj, jakie kroki podejmie po zakończeniu szkoły podstawowej. Szanowni Państwo, informacja z mojej działalności w okresie międzysesyjnym to od 2 stycznia to sprawozdanie obejmuje do dnia 23 lutego. I tak odbyło się robocze spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy Miasta w ramach opracowywanej strategii rozwoju naszej gminy na lata 21-30. Uczestniczyłem w obchodach Dnia Seniora w Lubocinku zorganizowanym przez Rady Sołeckie SOS Lubocinek i Dębina. Wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez starostę powiatu gnieźnieńskiego Piotra Gruszyńskiego dotyczącym Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Podczas spotkania omówiono m.in. założenia programu, regulamin naboru wniosków, zasady składania przez jednostki samorządu terytorialnego. Wspólnie z przedstawicielami jednostek OSPR z naszego terenu uczestniczyłem w 5. zjeździe oddziału powiatowego Związku OSPR w Gnieźnie, który tym razem odbył się w Trzemeszynie. W czasie tego zjazdu zostały wybrane władze na kolejną kadencję. Ponadto uczestniczyłem w spotkaniu z zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sprawie możliwości indywidualnego składania deklaracji i ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali zamieszkałych w budynkach wielolokalowych. Wraz z zastępcą odbyłem spotkanie z dyrektorem powiatowego zarządu dróg w sprawie modernizacji ulicy Jana Pawła II. Zorganizowaliśmy wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, na którym poruszono temat polityki śmieciowej na terenie gminy, a w szczególności również na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym dla samorządów z województwa wielkopolskiego dotyczącym Rządowego Funduszu Polski Ład. Prelegentem spotkania był przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Polikowski, który przedstawił samorządowcom szczegółowe zasady realizacji inwestycji w ramach tego rządowego funduszu. Wziąłem udział w wideokonferencji zorganizowanej w ramach forum gmin związanych z obecnością wojsk sojuszniczych w Powidzu. Uczestniczyłem w małym zgromadzeniu sprawozdawczym przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Bytkowie. W czasie zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności spółki za rok 2021. Udzielono absolutorium zarządowi oraz zatwierdzono projekt budżetu spółki na rok 2022. Wspólnie z moim zastępcą odbyłem spotkanie z radnym Rady Miejskiej Krzysztofem Kołodeckim w sprawie realizacji wniosku o upamiętnienie Bytkowian, którzy uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim. Brałem udział w szkoleniu dotyczącym udostępnienia informacji publicznej zorganizowanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, 4 lutego podpisałem umowę z wojewodą wielkopolskim o objęciu w roku 2022 dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych dla 3 linii funkcjonujących na terenie gminy. Łączny koszt organizacji przewozów autobusowych na ten rok wynosi 450 766 zł. Kwota dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to 404 880 zł. Pozostała część kwoty, czyli na okrągło ponad 45 tysięcy, pochodzi z budżetu miasta i gminy Bytkowo.
W lutym zakończyła się ocena złożonego wniosku dotyczącego zakupu komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursu grantowego pod hasłem Wsparcie dla dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PGR. Zgodnie z otrzymaną informacją gmina miasto Witkowo otrzyma prawie 1 300 000 zł na zakup 295 laptopów wraz z oprogramowaniem, które następnie zostaną przekazane na własność uczniom, dzieciom z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. W ramach tego konkursu wsparcie otrzymały w sumie 1604 gminy w kraju. Gmina Witkowo znalazła się na 50. miejscu pod kątem wysokości przyznanej dotacji. 23 lutego podpisałem umowę o powierzenie grantu z operatorem tego programu. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony przetarg celem wyłonienia dostawcy sprzętu. Ze względu na bardzo wysoką kwotę tego zadania wybór dostawcy laptopów zgodnie z przepisami będzie trwał około 125 dni. Więc możecie Państwo sobie obliczyć, jaki to jest odległy czas, że może się okazać, iż w wakacje dopiero jako gmina będziemy przygotowani do przekazywania tych laptopów na rzecz uczniów czy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Oczywiście od razu tutaj zastrzegam, że w różnych częściach kraju ten proces może zupełnie inaczej przebiegać, bo jeżeli tam strzelam, jakaś gmina ma na przykład 50 wniosków, to nie, na przykład nie potrzebuje organizować przetargu do kwoty 130 tysięcy złotych i to wszystko idzie o wiele szybciej. Natomiast my, mając prawie 1 300 000, musimy zrobić tak zwany przetarg unijny i obawiam się, żeby tylko nie było tak, że wystartuje czy weźmie udział, a jest taka możliwość, państwo z Unii Europejskiej, nie chcę tu podawać na przykład jakie, no i ta procedura automatycznie również będzie musiała być przeprowadzona, więc tutaj liczę na wyrozumiałość i cierpliwość, żeby później znowu nie było, że któraś gmina już wypłaciła, a Witkowo jest do tyłu, bo i takie w różnych sytuacjach komentarze słyszymy. Również w tym lutym zakończyła się ocena formalna i merytoryczna złożonego w sierpniu ubiegłego roku w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg w gminnych miejscowościach Małachowo Złych Miejsc, może inaczej Małachowa, gmina Witkowo. Projekt przewiduje budowę dróg prawie o długości 3 km. Całkowita wartość tego zadania to prawie 5,5 miliona złotych. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju to ponad 2 miliony 600 złotych. Po zakończonej ocenie wniosek nas znalazł się na 13 miejscu listy rezerwowej zadań przyjętych do dofinansowania. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego trwa aktualnie ocena formalna i merytoryczna dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś. Też już wspominałem, dotyczy to Chłądrowa i dotyczy to Małachowa Złych Miejsc. W przypadku Chłądrowa jest to kwota ponad 156 tysięcy. Dofinansowanie, jeżeli otrzymamy, to do kwoty 50 tysięcy. W przypadku Małachowa również jest to kwota zewnętrzna 50 tysięcy, natomiast całe zadanie to kwota prawie 100 tysięcy złotych. 11 lutego złożyłem wniosek o grant w projekcie Cyfrowa Gmina. Zadanie to jest również współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
14-2-20 i projekt ten obejmuje zakup sprzętu teleinformatycznego dla urzędu, 3 placówek oświatowych, miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz biblioteki gminy miasta Witkowo. W ramach tego zadania zostanie również przeprowadzony cały cykl szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz obsługi programów dla przede wszystkim pracowników urzędu. Całkowity koszt zadania to ponad 405 tysięcy złotych. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to byłaby realizacja tego zadania na przełomie tego i następnego roku. 21 lutego złożyłem 5 wniosków o dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. I tak, 3 wnioski, czyli to drugie rozdanie, dotyczyły przede wszystkim takich działań jak modernizacji stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie. Ja sobie tutaj pominę te szczegóły. Przewidywany okres realizacji tego zadania to jest powyżej 12 miesięcy. Termin zakończenia to byłby maj roku 2024. Całkowita wartość tego zadania to ponad 5 263 000 zł. Kwota dofinansowania to jest to do 95%. Jeżeli byśmy taką wartość otrzymali, to byłaby to kwota 5 milionów, a wkład własny byłby 263 tysiące złotych. Druga inwestycja w ramach Polskiego Ładu to modernizacja stadionu miejskiego przy Sportowej 15. Obejmuje, no, można powiedzieć, modernizację czy cały remont kapitalny stadionu miejskiego. I również, jeżeli chodzi o przewidywany okres realizacji, to ponad rok. Termin zakończenia połowa grudnia 2024. Całkowita wartość zadania to jest 12 milionów złotych. Kwota dofinansowania liczymy na do 90%, czyli na 10 800. Wkład własny byłby 1 200 000. Trzecie zadanie w ramach tej drugiej edycji: budowa chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin. I inwestycja ta obejmuje budowę chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin. Jeżeli chodzi o Ruchocinek, to chodniki byłyby wzdłuż drogi powiatowej w kierunku i częściowo gminnej w kierunku Witkowa oraz w kierunku miejscowości Mierzyn. Natomiast jeżeli chodzi o Skorzęcin, planuje się budowę nowego chodnika, który pozwoli skomunikować centrum miejscowości z ośrodkiem wypoczynkowym zlokalizowanym na terenie tego sołectwa. Również planuje się budowę czy przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej w miejscu połączenia projektowanego chodnika z istniejącą drogą dla rowerów. Zaprojektowane również jest przejście dla pieszych, tam dodatkowe znaki, oświetlenie i tak dalej. I również przełożenie fragmentu chodnika zlokalizowanego w Skorzęcinie. Również przewidywany okres powyżej roku. Termin zakończenia planujemy, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, na koniec maja 2024, a całkowita wartość zadania 6 milionów złotych. Liczymy na dofinansowanie też w ramach 95%, czyli byłoby 5700. Nasz własny wkład to byłoby 300 tysięcy złotych. I mamy 2 wnioski, które zostały złożone w ramach trzeciej edycji. My to tak popularnie mówimy, to są te popegeerowskie, czyli tam, gdzie funkcjonowały, czy na terenie, których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. I planujemy 2 takie zadania. Budowa dróg w miejscowości Skorzęcin. I tutaj charakteryzując to zadanie, chcemy jak gdyby zrealizować to, co tam planujemy również w naszym budżecie. Mamy pewną kwotę od 2 lat, wymianę tych płyt, które prowadzą do ośrodka wypoczynkowego w okresie sezonu
czyli ta droga jednokierunkowa, to by była jedna część, oczywiście na asfalt, zgodnie z dokumentacją, którą już mamy przez Lasy Państwowe zatwierdzoną. I w ciągu pieszo-rowerowego, jak ta droga się kończy i wychodzi już na tą naszą drogę w kierunku ośrodka wypoczynkowego, tam gdzie no, niefortunnie parkują te samochody przed bramą wjazdową, tam byśmy zrobili ciąg pieszo-rowerowy i może by się skończył ten temat tego dzikiego parkowania tych pojazdów. Koszt tego zadania to ponad 2 miliony złotych. Liczymy na dofinansowanie w wysokości 2 milionów, czyli do dofinansowania w wysokości 98%, bo to jest maksymalne dofinansowanie w ramach tego projektu. Wtedy nasz własny wkład byłoby około 40 tysięcy. I drugie zadanie, również związane z drogą, proste, aczkolwiek kosztowne i długie. Planujemy budowę drogi, która by połączyła Mierzyn, Odrowąż i Gorzykowo. Jest to odcinek drogi polnej około 5 km. Przebiega, tak jak mówiłem, przez 3 miejscowości. Jest odległość, to jest te 5 km, z tym, że część, tam jak Państwo się orientujecie, jest pokryta asfaltem, a część, no asfalt może w środku, natomiast do Mierzyna, do Odrowąża nie ma i z Odrowąża w kierunku Gorzykowa nie ma. Okres realizacji również 2-letni. Przewidywany czas zakończenia to koniec września 2024 roku. Całkowita wartość zadania ponad 5 milionów. Dofinansowanie liczymy na 5 milionów i wkład własny około 102 tysięcy złotych. Sumując te wszystkie 5 programów, czyli te dwie edycje, składamy w sumie wniosek o w ramach Polskiego Ładu o dofinansowanie na kwotę ponad 30 milionów złotych. Kolejny temat, również w lutym uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, lokalna grupa działania, której jesteśmy członkiem. Zebranie odbyło się w miejscowości Kąpiel, gmina Ostrowite i członkostwo naszej gminy w tej lokalnej grupie działania to jest kontynuacja podjętej przez Radę Miejską 29 grudnia ubiegłego roku uchwały w sprawie przystąpienia właśnie naszej gminy do tego stowarzyszenia, którego nazwa brzmi Unia Nadwarciańska. Przystąpienie umożliwia przede wszystkim korzystanie ze środków europejskich w nowej perspektywie rozdania na rok 2021-2027. Nie tylko przez witkowski samorząd, ale również przez podmioty z naszego sektora. W związku z tym tutaj apeluję, zapraszam i zachęcam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców do zgłaszania swojego członkostwa w wyżej wymienionej organizacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to szczegółowych informacji udziela tutaj pracownik w biurze naszej infrastruktury technicznej. Jeżeli chodzi o inwestycje, zawarliśmy umowę z panem Sławomirem Begierem, który jest szefem firmy Zakład Drogowo-Transportowy z Nekili na przebudowę drogi gminy Małochowie-Wierzbiczany. To jest droga 380 metrów, która służy jako dojazd do Szoku, jako dojazd do naszej oczyszczalni ścieków. Jest to, warunki pozwalają, zadania aktualne realizowane. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to przed terminem zostanie ukończona ta droga, oddana do użytku. Natomiast ostateczny termin, który wynika z umowy, to jest do końca maja. Kwota tego przedsięwzięcia 426 tysięcy złotych. Ogłoszono zamówienie w trybie podstawowym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu wyjazdowego, czyli tej popularnej bramy na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Do przetargu wpłynęły dwie oferty.
jedna z wrześni za cenę 761 370 zł, druga z Poznania za cenę 606 390 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Ponadto podpisałem umowę na sporządzanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Umowa realizowana będzie przez panią Agnieszkę Pasanowską za cenę 200 zł brutto za jedną decyzję. Ponadto podpisałem umowę na dostawę materiałów biurowych na potrzeby naszego urzędu z panem Markiem Szubą z Gniezna za kwotę blisko 50 tysięcy złotych. Jak tutaj mówimy o materiałach biurowych, też chciałbym państwu w tym momencie zwrócić uwagę, że mamy nowe wydanie naszych wiadomości samorządowych. Państwo zwrócili na pewno uwagę, że nie jest to już ten papier taki kolorowy, powiedzmy lakierowany. Jest to papier przyjazny dla środowiska, dla otoczenia, tak zwany ekopapier. I od tego momentu, od tego numeru będziemy drukować na tym papierze. No trochę jest droższy, ale również dbając o nasze środowisko, o ekologię, idziemy z postępem. Podpisano umowy na naprawę lamp gminnych, na lampy wysokie z panem Robertem Antczakiem za pojedyncze lampy z podnośnika 90 zł brutto za godzinę, na naprawę linii oświetleniowej 120 zł brutto za godzinę. Na lampy niskie podpisaliśmy umowę z panem Stanisławem Chmielem za cenę 43 zł 5 groszy brutto za godzinę. No i oczywiście umowa obowiązuje do końca tego roku. Zlecono ponadto wykonanie prac w oparciu ładowarką przy przepuście drogowym w Gruchocinku. Zlecono utwardzenie szlaku dróg gminnych w Ostrowity Prymasowskim, Biekowie, Małachowie Wierzbiczanym, Dębinie, Witkowie. Trwa realizacja zadania pod nazwą likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie naszego powiatu na lata 2021-2022. Powiat wyłonił wykonawcę tego zadania, jest z nim spółka Ekopol z Pruszcza. W okresie sprawozdawczym dodatkowo wpłynęło do nas 7 wniosków o właśnie sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Mamy podpisaną stosowną umowę. Tutaj między innymi jest Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska oraz Starostwo Powiatowe. No i my jesteśmy jak gdyby trzecim partnerem. Nasz udział to jest kwota 20 tysięcy złotych. Rozpoczęto realizację zadania polegającego na usuwaniu drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz prace związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew, które poprawią bezpieczeństwo na naszym terenie. Kwota tego zadania to 14 200 zł. W lutym również udzieliliśmy gminnej spółce wodnej Witkowie dotacji celowej w wysokości 30 tysięcy złotych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Ponadto przyjęliśmy dwa wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni. Dotyczyło to Strzyżewa i Ostrowitego. Przyjęto od 22 właścicieli naszych nieruchomości zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach, które stanowią własność osób fizycznych. Wydano 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla tych podmiotów. Tutaj też do państwa uwaga, że ostatnio tu nas nagryzają dość często nawałnice, silne wiatry, są wiatrołomy, poprzewracane, wywracane, połamane drzewa, więc można je usunąć, ale do tak zwanego jak gdyby bezpieczeństwa, czyli z drogi, gdzieś tam podciąć, jak konar zwisa. Natomiast jak już jest całkowita potrzeba usunięcia,
no to niestety, ale czy to jest rosnące, czy przewrócone, to musimy tutaj wydać zgodę, w zależności oczywiście od własności terenu, albo gmina, albo z kolei, jeżeli to jest na terenie gminnym, to my musimy wystąpić o zgodę na wycinkę tych wiatrołomów do starostwa. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych i w tym przypadku ruchocinku o mocy 0,99 MW. Jak już jesteśmy przy tym temacie, to też Państwu powiem, że tam nieraz mówiłem, że już sam się gubię, ile u nas jest tych różnych, powiedzmy, pism, które ktoś tam wnioskuje o te punkty różnego rodzaju fotowoltaiki, czy to na dachach, czy to powiedzmy tych ferm. Teraz akurat podpisywałem do wojewody sprawozdanie, więc aktualnie mamy 57 punktów związanych z fotowoltaiką na terenie gminy, więc możecie Państwo sobie tutaj tak powiedziałem. To są i na tych naszych domach, jak i również te, które gdzieś tam dokumenty są, a nie zostały jeszcze wybudowane. Opracowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na bieżący rok. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu sprawozdanie z realizacji inwestycji za ubiegły rok w zakresie wodociągu, sanitacji, informacje o miejscach występowania azbestu, sprawozdanie z gospodarowania naszymi dochodami, wszelkie tam różne inne jeszcze do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, również sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, sprawozdanie o wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza, do spalania paliw. To również bardziej szczegółowo będę mówił na zebraniu sołeckim o tej ewidencji. Tutaj przypomnę, że jest prowadzony centralny rejestr tych naszych kopciuchów, piesów i ekologicznych i obowiązuje ta ustawa od 1 lipca ubiegłego roku do końca czerwca. Każdy mieszkaniec naszego kraju, który ma jakiekolwiek urządzenie, czyli gospodarstwo jednorodzinne, piec, musi podać. Natomiast w przypadku, czym pali i jaki rodzaj pieca, natomiast w przypadku wymiany na tego pieca na inny, niekoniecznie to ekologiczny, to taki obowiązek istnieje na właścicielu, że w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia tego pieca trzeba to podać. Można u nas, u pana Janowicza, albo również można za pośrednictwem internetu wejść i nie ma problemu samemu się tam zalogować i stosowne kwestionariusz wypełnić. Również przesłano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej na terenie naszej gminy. Również przesłano do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprawozdanie z realizacji działań, które są wyszczególnione w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Jeżeli chodzi o nasz obrót naszymi nieruchomościami, to dokonaliśmy podwyższenia czynszu za dzierżawę i najem gruntów komunalnych oraz najem lokali użytkowych w oparciu o wskaźnik inflacji za ubiegły rok. Ten wskaźnik inflacji wynosi 5,1%. Zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów komunalnych przeznaczonych do opodatkowania. Wydano 6 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości położonych na terenie naszej gminy. Ponadto w związku z upływem terminu dzierżawy gruntów pod garażami, dotyczy to Witkowa, Rucinka, Mierzyna, w drodze bezprzetargowej w tym celu zawarliśmy 23 umowy dzierżawy na okres 3 lat. Jeżeli chodzi o oświatę, przeprowadziliśmy
kontrolę w niepublicznym przedszkolu Bajkowy Świat w Witkowie w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania naszych środków za okres od 17 do 21 roku. Sporządzono 159 informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Jeżeli chodzi o promocję i współpracę z organizacjami pozarządowymi, to 13 stycznia w naszym urzędzie podsumowano konkurs plastyczny pod nazwą Młodzież zapobiega pożarom, którego organizatorem był Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Witkowie oraz lokalny samorząd. Zgłoszono 18 prac, wybrano 5, które zostały nagrodzone. 21 stycznia samorząd gminy miasta uczcił 77. rocznicę wyzwolenia Witkowa spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji przy pomniku powstańców wielkopolskich oraz przy obelisku Stanisława Gaworzewskiego, przepraszam, wywieszono biało-czerwoną flagę i zapalono znicze. Również tutaj proszę o uwagę, mam tutaj tak, może nie fachowo to idzie, ale że mi nie umknęło, mam do Państwa komunikat w związku właśnie z dodatkiem osłonowym. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego odnotowano próby oszustwa osób, które się podszywają, oferują swoją pomoc w wypełnieniu formalności właśnie związanych z tym dodatkiem osłonowym. Na ich działania są narażone osoby przede wszystkim starsze. Przypominam, że w naszej gminie dodatkiem osłonowym tylko i wyłącznie zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego no, przestrzegam też tutaj, proszę Państwa, o, jeżeli będzie takakolwiek gdzieś tam zapytanie, możliwość przekazania, przestrzegam przed podawaniem swoich danych innym osobom. Proszę również nie wpuszczać pod tym pretekstem pomocy nieznajomych do domów, do mieszkań. 29 stycznia wraz z moim zastępcą przywitaliśmy uczestników szczytnej inicjatywy Trzeci Bieg z pierwszej stolicy do stolicy w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Witkowie. I tutaj wspólnie z członkami Witkowo Biega utworzyliśmy dwa specjalne przystanki zlokalizowane, jeden na rynku Witkowie, drugi na rynku w Mielżynie. Na biegaczy czekały przygotowane posiłki regenerujące oraz gorące napoje. Zwieńczeniem tej sztafety był odcinek prawie 300 km trasy i metą było warszawskie studio telewizyjne, gdzie czekał w niedzielę na nich Jerzy Owsiak. I kolejny dzień, czyli 30 stycznia, miała miejsce w Witkowie odsłona 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która ze względu na panującą pandemię przybrała taką plenerową postać. Organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, a miejsce wydarzenia plac przy Szkole Podstawowej nr 2 i część hali widowiskowo-sportowej przy Czerniejewskiej. Dzięki wsparciu i pomocy darczyńców zebraliśmy kwotę 31 544 zł 83 groszy. Również ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był okazją do nagrodzenia wyróżnionych w dwóch konkursach uczestników. Pierwszy konkurs to był fotograficzny pod hasłem Wasze Wakacje, organizowany przez Urząd Gminy Miasta na spod reklamowy pod nazwą To moje miasto, to mój dom. Natomiast inicjatorem drugiego przedsięwzięcia było przedszkole miejskie pod moim patronem, a celem było poznanie architektury i przyrody naszej małej ojczyzny. I tutaj też przy okazji wręczyliśmy tym osobom, które wyróżniły się, zarówno uczestnikom, jak i rodzicom, nagrody. W okresie feryjnym sfinansowaliśmy wyjazdy uczniów szkół podstawowych nr 1 i nr 2 do kina i na basen. Dobiegł końca termin składania wniosków w związku z nagrodami finansowymi dla
naszych zawodników, sportowców, trenerów za tak zwane osiągnięcia sportowe. Nagrody określa przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała z 29 grudnia ubiegłego roku, która dotyczy zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Stosowne dokumenty można było składać do 14 lutego. Do urzędu naszej gminy wpłynęły 4 wnioski. Analiza ich odbyła się 21 lutego na spotkaniu Komisji do Spraw Przyznawania Nagród Sportowych. Wręczenie gratyfikacji finansowych odbędzie się 3 marca podczas planowanego podsumowania Gminnego Roku Sportowego 21. Wydarzenie to odbędzie się właśnie tutaj o godzinie 17. Na to wydarzenie zapraszam już dzisiaj. Gościem honorowym będzie witkowianka, która reprezentowała również i naszych mieszkańców, olimpijka z Tokio, Martyna Galan. 5 lutego wraz z radnymi uczestniczyliśmy w 23. regionalnych zawodach radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie stołowym o puchar marszałka województwa wielkopolskiego. Imprezie jak zawsze towarzyszył 7 memoriał imieniu Krzysztofa Sztudlarka. Areną zmagań była sala sportowa Oksydu i szkoły podstawowej nr 2. Reprezentacja te zawody ukończyła z bardzo dobrym wynikiem na 2. miejscu, ustępując pierwsze miejsce gościom samorządowcom z Goliny. 8 lutego zawarłem porozumienie ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska, którego ideą jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Te spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po godzinie zegarowej w grupach 15-20 osób. W projekcie bierze udział 5 grup ze szkół podstawowych z naszego terenu. I również na koniec każdy z uczestników ma otrzymać strój do ćwiczeń w postaci koszulki. Również w lutym zawarłem umowy dotacyjne z naszymi klubami sportowymi i to m.in. z Witkowią, MMA Witkowo, Witkowo Biega oraz Akademia Besuto. W sumie w tym roku przeznaczyliśmy na funkcjonowanie tych organizacji pozarządowych 260 tysięcy złotych. To jest o 30 tysięcy złotych więcej niż przed rokiem. Również jeżeli chodzi o dotacje, to w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji określiliśmy dotacje dla 2 witkowskich klubów modelarskich pod Witkowskim Niebem oraz Soku. Łączna kwota to 12 tysięcy złotych. 11 lutego mój zastępca wraz z pracownikami urzędu oraz panem Łukaszem Bosackim, prezesem MMA Witkowo, uczestniczył w pierwszym spotkaniu roboczym w związku z planowaną organizacją gali MMA, która wstępnie została zaplanowana na 18 czerwca na Stadionie Miejskim i tutaj tego 18 czerwca planujemy m.in. Dni Witkowa i również 19 Dni Witkowa. I 18, jeżeli warunki pozwolą, byłby wtedy pokaz tej sztuki walki MMA. Natomiast niedziela, no to już tutaj byśmy rozmawiamy z gwiazdą i może się uda tutaj kogoś zaprosić ze znanych artystów. 13 lutego wziąłem udział w pikniku morsów dla Tymka, który odbył się na plaży w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie. Celem przedsięwzięcia była zbiórka funduszy na sfinansowanie terapii genowej dla 3-miesięcznego Tymoteusza Kamińskiego ze Słupcy, który cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Wspólne morsowanie wraz z inicjatywami towarzyszącymi pozwoliło na zebranie ponad dokładnie 38 680 zł. Organizatorem przedsięwzięcia była witkowska jednostka OSP.
przy współpracy z grupą Witkowo-Charytatywni i pozostałymi jednostkami OSP z terenu gminy Witkowo. Upamiętniliśmy 103. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego. Zastępca uczestniczył w prezentacji sprawozdań klubów sportowych w ramach posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej za ubiegły rok. I tutaj to, co mówiłem, jeżeli chodzi o kilka słów na temat tego naszego jednodniowego burmistrza. W Urzędzie Gminy gościliśmy Kacpra Wojciechowskiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem Adama Borysa. Wziął on udział w inicjatywie Zostań Burmistrzem Witkowa na jeden dzień, zorganizowanej w ramach zbiórki pieniędzy na terapię genową dla Tymoteusza Kamińskiego, który cierpi na rdzeniowie zadnich mięśni. I tutaj Kacper z bliska przyglądał się pracy w magistracie, przyglądał się obradom Rady Miejskiej, również wziął udział w spotkaniu dotyczącym upamiętnienia Witkowian uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim, brał udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej naszej Rady, też wysłuchał wystąpień, sprawozdań prezesów witkowskich klubów sportowych. Ponadto zastępcą przyjrzał się realizacji różnych inwestycji naszych, odwiedził Centrum Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a na zakończenie otrzymał medal okolicznościowy wybity z okazji 655-lecia istnienia miasta. Otrzymał również album będący biografią Adama Borysa, pseudonim Pług, który wiadomo, że był dowódcą batalionu armii Krajowy Parasol, oraz szereg innych naszych gadżetów, upominków reklamujących naszą gminę. I jak już mówimy tutaj o pomocy Tymkowi Kamińskiemu, też tutaj wspomnę o inicjatywie, która będzie miała miejsce 12 marca, to jest sobota, właśnie tutaj na targowisku, na tej bocznej scenie, my mówimy tej letniej scenie. Odbyłem spotkanie właśnie wczoraj, przedwczoraj była rodzina tego Tymka i prosili o użyczenie energii, prosili o użyczenie miejsca w tej formie pomocy, by sprzedawać przygotowane przez siebie ciasto przy okazji funkcjonowania targowiska. No i oczywiście na to się zgodziliśmy. Będzie w odpowiednim czasie stosowny plakat. Wiem, że również tutaj ta rodzina może się zdarzyć do Państwa sołtysów. Czasem będzie pukać, bo się okazuje, że znacie się tutaj bardzo dobrze. Po imieniu tutaj Pani wymieniała większość sołtysów, większość szefowych kół gospodyń wiejskich, no ale oczywiście to wszystko tutaj zależy od Państwa, czy skorzystacie z tej formy włączenia się, czy powiedzmy nie. W każdym razie my tutaj w opcji jak najbardziej popieramy taką inicjatywę. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy są pytania do Pana Burmistrza? Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, słyszymy tutaj już że od kilku lat pisane są wnioski, ale tutaj mam pytanie na przykładzie tych ostatnich, akurat, które były na drogi Machowie. Cieszę się, że nasza się też będzie poprawiała, że jesteśmy akurat skłonni tutaj jak Pan Burmistrz, żeby poprawić tą infrastrukturę. Rozumiem, że to wniosek napisany przez urzędników i sporządzony, ale jako Pan, jako wodarz, jak Pan lobbował ten wniosek? No nie rozumiem, co tutaj chodzi. Pan lobbował ten wniosek, jak Pan? No jak jest potrzeba złożyć taki wniosek, bo to polega na poszerzeniu między innymi... Złożenie samego wniosku, to ja rozumiem, no to jest wniosek wysłany, ale właśnie jako Pan, jako wodarz, jak Pan lobbował ten wniosek? Jestem za tym, bo gdybym nie był za tym, to bym wniosku nie składał. Czy jeszcze jakieś pytania? Nic, dziękuję Panie Burmistrzu. Dziękuję. Stwierdzam, że informacja została przez Radę Miejską przyjęta. Przechodzimy do punktu czwartego, ale zanim go rozpoczniemy, poproszę, abyśmy sprawdzili jeszcze kworum, bo mam już chyba komplet radnych. Proszę o przyciśnięcie przycisku kworum.
Stwierdzam, że aktualnie mamy 15 radnych. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu roboczego w zakresie wychowania prac społecznych i użytecznych w 2022 roku. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnym posiedzeniu komisji, zaopiniowali go pozytywnie. Czy obecnie są uwagi bądź pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania naszego projektu. Kto z Wysokiej Rady jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o zabranie głosu. Wynik 15 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przez stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia w 2020 roku miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt, prowadzenia schroniska dla zwierząt. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnych posiedzeniach komisji zapewniali go przecież to pozytywnie. Czy są jakieś uwagi, pytania do powyższego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady jest za powyższym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Witkowo. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnych posiedzeniach komisji i zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Czy są jakieś jeszcze pytania? Mamy jasność. Przechodzimy do głosowania powyższego projektu uchwały. Kto z Wysokiej Rady jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała podjęta przy stanie 15 radnych jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu piątki i soboty przez rolników i domowników oraz regulaminu określającego zasady tego handlu. Radni zapoznali się z powyższym tematem na przesesyjnym posiedzeniu komisji, zapytywali to pozytywnie. Czy są jakieś pytania, uwagi? Mamy jasność. Przechodzimy do głosowania uchwały projektu uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2158P miejscowości Witkowo, ulica Czerniejewska. Również tutaj radni zapoznali się z powyższym projektem uchwały na przesesyjnym posiedzeniu komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania powyższego projektu uchwały. Kto z Wysokiej Rady jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 15 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowe zasoby gminy miasta Witkowo na lata 2022-2026. Również z projektem uchwały Rady zapoznali się na posiedzeniach komisji, zaopiniowali go pozytywnie. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Mamy jasność? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Poprzez projekt uchwały, kto z Wysokiej Rady jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 15 za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 10. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022. Radni zapoznani ze proponowanymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok na przesesji poziomu komisji zaopiniowali je pozytywnie. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? I widzę, przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 15 za. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 11. Dokonanie zmian w budżecie gminy miasta na 2022 rok. Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2022 rok. Na przesesyjnym posiedzeniu komisji zaopiniowali je pozytywnie. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Wysokiej Rady jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 15 za. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 15 radnych. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdania działalności Komisji Rady za 2021 rok. O przedstawienie sprawozdań proszę kolejno pana radnego Marka Białasza, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Witkowy za 2021 rok. Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu pracy na 2021 rok Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 11 posiedzeń. Przeprowadzone przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych. W ramach kontroli zadań realizowanych w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego sprawdzono dokumentację dotyczącą przebudowa drogi chodnik w Sołeckie Mierzyn, położenie nakładki asfaltowej Sołectwa Gajki Sołectwo Zdrowite Bromasowskie i ze środków z budżetu gminy przebudowa drogi gminy odcinek Sołeckie Łukownica. Począwszy od 16 kwietnia na 4 kolejne posiedzenia Komisja kontrolowała wykonanie budżetu gminy i miasta za 2020 rok i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza gminy i miasta. Spośród 20 świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy wybrano do kontroli w ciągu roku świetlice wiejskie w Mierzynie, Kamionce i Uchocinie. Kontrolowano te obiekty głównie pod względem stanu technicznego, wyposażenia, utrzymania i wykorzystania. Dwukrotnie kontrolowano sposób rozpatrzywania skarg, które wpłynęły do urzędu gminy i miasta. Kontrolowano funkcjonowanie miejsc rodzinnego ośrodka pomocy społecznej w Witkowie. Dokonano również kontroli ośrodka kultury, sportu i rekreacji w Witkowie w zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy. Kontrolowano wydatkowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej środków w ramach dotacji z budżetu gminy. Dokonano kontroli obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 Mineralnictwa Polskiego w Witkowie
oraz przed kołem miejskiego Bajka Witkowy w zakresie jej stanu technicznego i wykorzystania. Kontrolowano świetlice terapeutyczne pod względem wydatkowania środków finansowych. Przeprowadzone przez Komisję Kontroli dotyczyły również zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Na wrześniowym posiedzeniu komisji dokonano kontroli inwestycji pod nazwą budowa kładki dla pieszych w miejscowości Skorzęcin przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie. W miesiącu październiku dokonano kontroli wyżej wymienionych inwestycji w terenie. Na wrześniowym posiedzeniu komisja dokonała kontroli przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Witkowie przy ulicy Dojazdowej oraz przetargu na najmu części działki nr 153 położonej w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie. Następne kontrole dotyczyły wykonania przez burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu gminy, kontroli wykonania zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, ściągalności podatku i opłat lokalowych. W minionym roku kontrolowano również realizację budżetu za pierwsze półrocze, realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania dotyczącego bezpieczeństwa budynków gminnych w zakresie przeglądów PPOŚ, kominiarskich i elektrycznych, działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie realizacji zadań administratora budynków komunalnych i socjalnych. Skontrolowano wydatki budżetu gminy w dziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W okresie 2021 roku komisja zgłosiła na posiedzeniach 5 wniosków, których realizacja była okresowo sprawdzana. Dziękuję. Przewodniczący w podpisie komisji Marek Gradasz, Witkowo, luty 2022 roku. Czy jakieś pytanie do pana przewodniczącego? Dziękuję. Proszę pana radnego Krzysztofa Piekowskiego, przewodniczącego komisji, tak, wniosków i petycji. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Witkowie za 2021 rok. W okresie sprawozdawczym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Witkowie odbyła 5 posiedzeń. Członkowie komisji zapoznali się z 2 petycjami w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Komisja petycji nie uwzględniła. Członkowie komisji podtrzymali swoje stanowisko o bezzasadności wniesionej skargi z dnia 10 grudnia 2020 roku. Zapoznali się również ze skargą zawierającą zarzuty na kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego skargę komisja uznała za niezasadną. Ponadto komisja opracowała plan pracy na 2022 rok. Przewodniczący Komisji Krzysztof Witkowski, Witkowo, luty 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Eugeniusza Czaplickiego, przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. I Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej Witkowej za 2021 rok. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń. Główne tematy posiedzeń to okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach, okresowe sprawdzanie postępów prac inwestycyjnych, ocena sytuacji finansowej szkół podstawowych i przedszkoli w trakcie roku budżetowego. Informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Informacja o zadaniach realizowanych w ramach projektu finansowanych ze środków zewnętrznych. Ocena ściągalności podatków w trakcie 2021 roku. Zapoznanie się z umorzeniami podatków dokonanymi w trakcie 2021 roku. Zapoznanie się z planowanymi i wykonanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych. Zapoznanie się z dokonanymi przez gminę sprzedażami mienia komunalnego. Zapoznanie się z informacją o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
ocena realizacji budżetu gminy i miasta w trakcie roku budżetowego, finansowe podsumowanie sezonu letniego, realizacja przez sołectwa zadań w ramach funduszu sołeckiego. Zapoznano się z realizacją wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Zapoznano się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy z informacją o realizacji uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i informacją o realizacji spłaty zaciągniętych kredytów. Wypracowano propozycję stawek podatkowych na 2022 rok. Wypracowano opinię na temat projektu budżetu gminy i miasta na 2022 rok. Na kwietniowym posiedzeniu wspólnie z kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich oraz dyrektorem powiatowego zarządu dróg i radnymi Rady Powiatu Dziesięcznego omówiono sprawy związane ze stanem dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy i planowane zadania inwestycyjne w tym zakresie. Ponadto na każdym posiedzeniu komisji omawiane były bieżące sprawy z życia gminnej społeczności oraz wypracowane opinii na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej. Na posiedzeniach zgłaszano również wnioski. Wnioski dotyczyły m.in. malowania pasów, doświetlania przejścia dla pieszych na ulicy Jeźnieńskiej, montażu kamer, zakupu piaskownicy, montażu śmietników, utworzenia toalety na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie. Komisja była okresowo informowana o możliwości i terminie realizacji tych wniosków. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Czapkiewicz. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Pawła Lisiaka, przewodniczącego Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Sprawozdanie działalności Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie 2021. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń. Podczas swoich posiedzeń komisja opiniowała m.in. projekt budżetu gminy i miasta w projekcie WPF na 2022. Projekt uchwały w sprawie opłat i podatków lokalnych na 2002. Projekt uchwały w zakresie obrotu nieruchomościami w zakresie planowania przestrzennego. Projekt planu pracy Rady Miejskiej. Również na posiedzeniach zapoznano się z realizacją budżetu gminy miasta. Opracowano plan prac komisji. Zapoznano się z informacją komendanta Komendy Policji w Witkowie dotyczącej zabezpieczenia porządku publicznego w ośrodku wypoczynkowym w Skorzycinie przed sezonem i po sezonie letnim oraz na terenie gminy Witkowo i miasta Witkowo. Zapoznano się z informacją dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie o przygotowaniu ośrodka do sezonu letniego również przed sezonem letnim. Omówiono również program usuwania z azbestu i wyrobów azbestowych. Zapoznano się z informacją zarządu gminnej spółki wodnej dotyczącą przebiegu prac kontrolowych na terenie działania spółki. Zapoznano się z sprawozdaniem działalności Stowarzyszenia Gmin Powickich Polskiego Parku Krajoznawczego. Zapoznano się z informacją na temat odnawialnych źródeł na terenie gminy i o wykorzystaniu do dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacji o wykorzystaniu do dofinansowania do wymiany pieców. Informacji to jest uchwały dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym zwierzom. Zapoznano się z informacją dotyczącej gospodarki odpadami. Zapoznano się także z realizacją Funduszu Sołeckiego. Odbyły spotkanie z pracownikami Biura Powiatowego Izb Rolniczych w Gnieźnie oraz przedstawicieli Izb Rolniczych gminy Witkowo. Dokonano oględzin straży OSP Korzęcin.
na kwietniowym posiedzeniu wspólnie z kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich, dyrektorem powiatowym zarządu dróg rejonowych rad powiatu gminnickiego omówiono również związane ze stanem dróg wojewódzkich i powiatowych w przebiegu oraz teren gminy Witkowo planowano zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Na okresie sprawozdawczym na posiedzeniach komisji i jej członkowie zgłosili wnioski dotyczące naprawy kostki drukowej, wymiany tablic ogłoszeniowych oraz zakupu bitmagów przeznaczonych do gromadzenia popiołu na terenach wiejskich. W sprawie zrealizowania wniosków komisja była prawidłowo informowana. Dziękuję. Przewodniczący komisji Witkowo, luty 2022. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Pawła Szemeckiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Dzień dobry. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Witkowy za 2021. W omawianym okresie komisja odbyła 11 posiedzeń, w tym dwa posiedzenia odbyły się w formie zdalnej. Głównym zadaniem komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności komisji przedstawianych do rozpatrzenia na kolejnych sesjach Rady Miejskiej. Komisja ponadto rozpatrywała tematy niezwiązane z sesjami, a dotyczące spraw oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Na kolejnych posiedzeniach komisja opiniowała m.in. projekt uchwały o przyjęciu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy i miasta Witkowo na lata 2022-2030, projekt uchwały o podatkach i opłatach lokalnych, projekt uchwały o pracach społecznych użytecznych, projekt uchwały o zmianach w budżecie i wieloletnich prognozach finansowych. Ponadto na posiedzeniu pracowano plan pracy komisji na 2022 rok. Sprawdzano realizację planów i programów związanych z zakresem działania komisji, a mianowicie realizację programów posiłek w szkole i w domu, realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Interesowano się przydziałem i wykorzystaniem środków na oświatę i kulturę oraz dowozami uczniów do szkół. Zapoznano się z funkcjonowaniem ośrodka odpoczynkowego w Skorzycinie w trakcie trwania sezonu letniego. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020-2021. W ramach swoich posiedzeń komisja zorganizowała spotkania z dyrektorem OKSIR-u na temat funkcjonowania ośrodka odpoczynkowego w Skorzycinie, z dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na temat funkcjonowania tej instytucji, z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat bieżącej działalności ośrodka, z dyrektorami szkół i przedszkola na temat bieżącej działalności tych placówek, w tym o potrzebach remontowych, przedstawicielami organizacji pozarządowymi, przedstawicielami klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy, z pedagogami szkolnymi na temat problemów wychowawczych uczniów, z koordynatorami środowiskowych funkcjonujących przy szkołach na temat bieżącej działalności tych świetlic. W okresie sprawozdawczym na posiedzeniach komisji i komisja i jej członkowie zgłosili ogółem 30 wniosków. O sposobie realizacji wniosków komisja była okresowo informowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę. Sekretarz Rada Miejska sprawozdanie komisji przyjęła. Przechodzimy do punktu 13. Inne sprawy. Ja tylko podam, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 31 marca. I pan burmistrz coś? Szanowni Państwo, dwa komunikaty. Jeden, to chciałbym tutaj Państwu powiedzieć, że od poniedziałku wracamy jako urząd do normalnego funkcjonowania. Słyszeliśmy tutaj premiera, że obostrzenia 1 marca będą zniesione przez większość. W związku z tym i tak nie byliśmy zamknięci, nie mieliśmy zdalnej, ale ze względów na, powiedzmy, była sytuacja, że trzeba było się odmówić. W tej chwili wracamy już od poniedziałku do
nazwijmy, normalności. Drzwi będą otwarte oczywiście zgodnie z wytycznymi, obowiązują w tej przestrzeni, gdzie powiedzmy gromadzi się dość dużo ludzi, osób, maseczki. To jest jeden komunikat. Drugi komunikat, Państwu tutaj mówiłem, że statystycznie o fotowoltaice mamy 57 tych punktów, które to są i większe, i mniejsze inwestycje związane z fotowoltaiką. Te, które są na dachach, no to może nie budzą tyle wątpliwości, natomiast te tak zwane fermy budzą. I w związku z tym wczoraj otrzymaliśmy również pismo, które Państwu za chwilę pozwolę sobie tutaj poprosić Panią Edytę, żeby rozdała, bo tutaj jeden z naszych mieszkańców za pośrednictwem kancelarii prawnej zwraca się do Państwa, do Rady o zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego pewnej działki. My oczywiście ten materiał Państwu prześlemy na tablety, ale tak się składa, że ja otrzymałem na biurko 16 identycznych, powiedzmy, pism, które adresowane są do radnych Rady Miejskiej, więc sobie tak zrobiłem, że no 15 to jest 15 radnych, więc każdemu po jednym, no i 16 może jest do mnie. Będziemy na ten temat oczywiście dyskutować na komisjach, ale jeżeli chodzi o przygotowanie, zapoznanie się z tym materiałem, to tak myślę, że właśnie dzisiaj poprosiłem Pana Przewodniczącego, żebym mógł tutaj przekazać Państwu te materiały celem zastanowienia się i powiedzmy później przystąpimy do procedowania tego wniosku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, mam pytanie do Pana. Proszę mi powiedzieć, jaka kwota wpłynęła do budżetu za reklamę Sobieski? W ogóle kwota reklamy jest? Powiem tak, nie odpowiem w tym momencie, natomiast powiem, że chyba od 2021 roku nie wpłynęła żadna. Z tego względu, że Sobieski tam jakieś obrażenia miał, natomiast my ten witacz, czy tą reklamę zagospodarujemy we własnym zakresie na dla swoich celów. Ale jaka kwota była płacona, powiedzmy, do ubiegłego roku, to trudno mi w tym momencie powiedzieć. Z tego, co mi wiadomo, to kwota żadna nie wpłynęła, ze względu na to, że od marca jesteśmy właścicielami właśnie tej reklamy. Tak, mówię, tak. Po co ta reklama stoi, reklamuje na akurat grupkę Sobieski? Reklama stoi, zgadza się, ale mówię do tego momentu, kiedy umowa była wypowiedziana, to niestety, ale niestety, ale była opłacana. A tutaj ze względu na pewne warunki, koncepcje, pogodę, mamy zlecone i myślę, że w okresie wiosennym no będzie odpowiednio to, że tak powiem, wykorzystane przez nas, przez samorząd wiejski. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Przechodzimy do punktu 14. Wobec wyczerpanego porządku 35. sesji Rady Miejskiej w Witkowie zabiegamy obrady. Dziękuję bardzo.